Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Okej, ja już w tej chwili się teleportowałem pod komnatę Geirmunda. Posprzedawałem sobie te wszystkie luty w Białej Grani. I teraz już możemy iść zdobyć drugi fragment, tak, amuletu Gauldura. No tu już będzie chyba groźniejszy trochę ten przeciwnik, tak mi się wydaje, ten drugi z synów. Szczury. No dobra. Znaczy szczury akurat nie są trudne, ale... O! Dobra. Ej, nie zbieramy z nich nic, bo to szkoda w ogóle ekwipunku. O, halo! Łowca przygód. Zaginione legendy Skyrim, tak? Ta, zwykła książka. Okej, okay, no to nieważne. Krzyby pozbieram, żeby móc zrobić dużo tych. Oczywiście, dużo mikstur. Komnaty były kiedyś domem starożytnych Nordów. Okej. Wow! Przecież jak ja tam wpadnę, to będzie niefajnie. Tam jest woda w sumie, ale to... To wolę tam nie wpadać. O! Ty! Ale chyba nie ma innej opcji. No, no tak, no nie ma innej opcji. To co, skaczemy? Ui! A, tu jest wyjście. Dobra, nieważne. Mieszek. Miksturki. Dobra, otwieramy drzwi. Traugry? Nie! Pająki! O ty! Wow. Fajnie, na hita. A, ja w ogóle miałem sobie chyba inny ten założyć. Pierścień, bo jak ja mam w tej chwili pierścień, co zwiększa kondycję o 40, a to jest pierścień, co zwiększa zdrowie o 40. Szkoda, że nie można mieć dwóch pierścieni na dwóch rękach. No nie? A, ucisk mi się nie zmienił. No to git. To może być. O Jezus. Zwój wezwania do walki. O! To jest fajne, ale okej. Mniejsza z tym. Idziemy dalej. Coś tu ciekawego jeszcze chyba, nie? Aha. Jest kolejna ta, łamigłówka. Gąsior, waleń, waleń, wąż. O ty! O! Tak? Zaraz się tym zajmiemy, spokojnie. Jeszcze raz. Tu jest... Gąsior waleń.
Bronowy sobie ich pokonamy, potem będziemy to rozkminiać. Bo to już takie łatwe nie będzie. Z tego co widzę. Jezus! Czacha mamuta, normalnie. Przestraszyłem się. Właśnie, nie działa. Bo tu jest raz, tu jest dwa, tu jest trzy i tu jest cztery. Okej, tylko w jakiej kolejności? Zróbmy tak. Paw i ryba. To jest. I potem ryba wąż. Paw i ryba. Tu ryba wąż. Teraz? Też nie? Okej. To na odwrót. Tu robimy ryba wąż. Ryba. Tu wąż. I teraz waleń ryba. A czy... Ptasior i ryba. Ptasior? O Jezu. I ryba. Co jest? Ej. Dobra. Coś się ściął, ja nie wiem. Ale tak też nie działa. Czyli... Dobra, waleń i ptasior. O, waleń i ptasior. I teraz ryba i waleń. Ryba i waleń, tak? Co, nie, coś pogrzmociłem. Ryba i wąż. Taki waleń. Ryba i waleń. O, tak jest. Nie? Nie działa? Dalej? Ej, kurde, żeby zaraz się okazało, że ja tu będę godzinami siedział. To jest z tej strony. To jest tamtej. Tak? Czyli. Dobra, ptasior. I po tamtej stronie będzie ryba. Dobra. A po tej stronie jest ryba i wąż. Ryba i wąż. Jak teraz nie będzie, to ja już nie wiem. No, dobra, to. Okej. Nie ma chyba wstrętniejszych wrogów niż chodzące zwłoki. Weź te grzyby, dobra, trudno. Dobra, ciśniemy go. Tam jest ich trzech chyba jeszcze. Bronimy. Easy. Kto mnie strzela? Dobrze. Wow! Pięknie. Właśnie, w ogóle mam inny hełm, bo sobie sprzedałem i mam lepszy orkowy. Ten, co zdobyliśmy gdzieś tam. Także git. O! Paski skóry.
Epitafium Geirmunda. Halo. Lord Geirmund, arcymag wichrowego tronu, mag bitewny króla Haralda. Magu, swej pieczęci strzeż po wsze czasy. Służ teraz w śmierci, jak służyłeś żywym. Zachowaj królestwo swoimi pieczęciami od zdrajców trójki ich czarów strasznych. Okej, klucz. Biorę. To też biorę. A co? Bezczeszczę tutaj wszystkie te świątynie. O Jezu! Easy. Ślizgacz mnie bije. O! Fajny topór. Tak by the way. Czy tu coś będzie? Czy to jest ślepa uliczka, zaułek? O! Taka muzyka. Piękne muzyki grają. Dobrze. Dobrze, zabity. O to chodziło. Znaczy, ja bym go sobie splądrował, ale... Czy mi się będzie chciał tam schodzić specjalnie? Oh, fuck you! Jak ja to mam? A, tu. Okej. Okay. To ma sens. Dobra. Dobra. Jest poziom. Dobrze. Jak jest poziom, to jest dobrze. Ja bym poszedł tam. Kurde, tylko ja się boję, że ja tu zginę, jak tu skoczę. Nie, nie zginę. O! On nic nie miał. On autentycznie nic nie miał. Dobra, wracamy. Jezus! Jesteśmy po tej samej stronie! Przepraszam! Wystraszyłem się, myślałem, że jakiś drałk do mnie biegnie. Ojoj. Dobra, tu jest splądrowane, tu splądrowane. O, nie wstawać na tym. Dobra, bronimy. Jest, doszczą strzała pięknego. A my w międzyczasie możemy sobie awansować. Idziemy w kondycję jeszcze. Pięknie. Wow. Ej, no, to będzie miejsce tej bitwy. Wiele osób odważyłoby się zapuścić w te ruiny, gdzie brak ci rozsądku, nadrabiasz odwagę. Ja sobie to zapiszę. Nie, nie, nie. Tak jest. O Jezu, on tu zaraz wstanie. Patrzcie. Dobra, bijemy go. Od razu. Oj. A, bo on tak właśnie... Kurde, pamiętam to. On się tepał. Wow. Oj, 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 oj. Nie fajnie.
Dobra, bijemy. Ups. Czy teraz? Dobra, to jest ten. Ale dostaje strzały, dobrze. Spokojnie. To jest ten. Okej, okay, bijemy tego. Oje, dostał mnie, naprawdę? Ech. Dobra, spokojnie, teraz będzie tu. Nie wiem, tak strzelam. Nie, nie tu. Tam też nie. On już pada. No kurczę, jeszcze zdążył. On się od... Nie. Co się stało? A padł on, to był ten, dobra. Jest, fragment. Nakaz pieczętowania. Czarny łuk. Galdura. Ebonowy łuk 30, czarny łuk 25. Ja mam lepszy. Dobra, jaki jest ten nakaz teraz sobie chcę przeczytać. Bądź zniewolony, Sigdisie, morderco i zdrajco z obowiązkiem do... czy to jest to samo, co tam, po prostu, okej. Okay. Czy teraz tu się da jakoś przejść gdzieś dalej? A, tam jeszcze coś jest. Nie, tu nie ma przejścia, okej, okay, czyli nic tu już nie ma. Na tych też nic nie ma. Też się nie da przejść, dobra, nieważne. Chciałem grzyby pozbierać. Więc możemy iść dalej. Czy tutaj też będzie jakaś tablica? Chyba nie. Po prostu chyba zwykła. Tutaj będzie zwykły kufer, nagroda. O! Fajny kostur. Perła? A wezmę. A co by nie? Tu nic nie ma? Nic tu nie ma? Dobra. To idziemy dalej, wychodzimy chyba. Proszę bardzo, ukryte wyjście. Jesteśmy tutaj, przy wejściu. Super. Przeeksplorowane. Wychodzimy. I co teraz? Teraz łapiemy tego świetlika. Dobra. To teraz, skoro mamy trochę czasu jeszcze na odcinek, a mamy zdobytą tutaj już ten drugi fragment, pozostało nam udać się do Sartal. Ale żeby wejść tutaj, pamiętam, że trzeba rozpocząć wątek Gildii Magów, bo nie mamy klucza i nie da tam się wejść. Trzeba tam wejść z naszym przewodnikiem z Gildii Magów. Tylko i wyłącznie. Zatem teraz... Zatem co? Zatem tepiemy się do białej grani i zobaczymy, czy możemy coś oddać Ingun czarnej róży. Być może. Jak tam w ogóle moje te? 235 u dźwigu. Spoko. Co my w ogóle musimy jej dać? Zadania. Różne. Odszukaj krainę duszy. Nie, nie to.
20 psianek, dzwoneczników, kostuchy. Tylko 14 mam? A psianki? Psianki 20. Dobra. A to mogę teraz umieścić tutaj. To, 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 to. Dobra. To słuchajcie, z perłami lecimy w takim, znaczy z perłami, z psiankami lecimy do Ingun. Do Ingun, czyli do pękniny. A nawet do mglistej twierdzy. O, tu jest. Halo. Jakieś postępy w zbieraniu składników? Tak, mam dla ciebie psiankę. Doskonale. Właśnie tego potrzebuję. Oto pieniądze za poświęcony czas. 600 zł? Nie mogę zakończyć eksperymentów, jeśli nie mi tych składników. Dame. Dobra, mogę coś tu sprzedać jeszcze? Praca na Pytackiej w pękninie nie jest łatwa, ale można co nieco zarobić. To ty jesteś? Och, to ty. Nie wiem, czemu zawracam sobie. A ty? Powracasz. Czego udało ci się dowiedzieć? Nie dowiem tego? Byłam w ruinach, gdy zaatakowało mnie potężne stworzenie. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Ty może nie dawałem tego? Gdy kolos uderzył, ponury siekacz wypadł mi... A, okej. Czytałem to. Musiałam stracić przytomność, bo następne, co pamiętam, to pochylający się nade mną... Jeśli szukasz jałmużny, rozmawiaj z moim mężem. Jeśli chcesz, to... Nie, nie. Chcę zobaczyć do sklepu... Mikstur Elgrima, bo może będzie miał jakieś fragmenty, znaczy fragmenty. Czy to jest... Udało ci się dotrzeć. Cały Szora? Nie. Jesteś... Interesują cię moje składniki i mikstury? O, jest. Wilczy korzeń, a korzeń Nirnu? Nie ma. No niestety. A mikstury? Jakieś obfitego uzdrowienia? Dobra. Księga? Nie, nie. Nie będę kradł. Kurde, ma tu trochę tych. Ej, chyba, że ja to kupiłem. Ty, możliwe. Dobra. Nie no, idę stąd w takim razie. Idę stąd i... Jakieś postępy w zbieraniu składników? Jezus, pytałaś. W ogóle jakie mamy zadania do zrobienia jeszcze, bo tu jest... O, z Delfinem przecież nie puszczą się spotkać. Dobra. Kurde, kilka... różne. A Nuriel ma dla mnie nagrodę. Kto to? Gdzie to? Okej. Okay. Ja coś zrobiłem? Halo? Witaj w mglistej twierdzy. Jestem zarządcą Jarla Laili. Na imię mi Anuriel. Aha, ten smok. Wichrowy szczyt nie jest... Znaczy, wichrowy szczyt jest już bezpiecznym miejscem. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. 500 złota. Dobra. Witamy cię w pękninie, ale pożegnamy, jeśli nie będziesz szanować... Witaj w pękninie. Mam nadzieję, że droga nie była zbyt męcząca. Y...
Obawiam się, że jako zarządca pękniny mogę służyć jedynie ograniczoną pomocą. Ale słucham, w czym rzecz? Cesarskim wydaje się, że potrzebujemy... Dobra, dobra, czekajcie, bo ja wiem, że kiedyś była opcja, że dało się kupić coś tam w pękninie tutaj, ale... Dobra, mniejsza z tym, słuchajcie, szkoda czasu na takie łażenie bezcelowe, bez sensu. Zapisuję grę, kończymy odcinek i w następnym... Kurde, ciśniemy wątek tego... Gildii Magów, lecimy do tego. Tu. Do Zimowej Twierdzy. A co? Nie będę się rozmieniał na drobne. Trzeba trochę pocisnąć tą fabułę. Dobra, także póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.